Witam na moim kanale. Dzisiaj robimy fantastyczny karp świąteczny, wigilijny. Tak? Tak, wigilijny ma być. Chyba wigilijny. Dobra, do tego potrzebujemy plat z karpa. Ładniutko wyczyszczony i umyty. 400 ml śmietany. Garstka umytego szpinaku. Połowa limonki, połowa cytryny. Tutaj mamy cebula i ziemniaki. Dobra, jeszcze miał być majonez, sól, pieprz. Sól mam, pieprz mam. Dobra, majonez był. Łyżka. Robimy tak, ekspres metoda. Dwie łyżki majonezu daję do śmietany. To ładniutko wymieszam. Dam. Małą łyżeczki soli. I pół małej łyżeczki pieprzu. Wymieszam to wszystko. Tego dam troszeczkę soku. Sok z cytryny. Sok z limonki. Wymieszam to eins rein. Z rybką zrobimy taką samą manipulację. Troszkę soli. Troszkę pieprzu. Teraz szybciutko kroimy ziemniaki na takiej starce. W samy sposób kroimy cebulkę. Nożem dokroję to, co było za grube zostało nam. Tak to ma. Miska większa. Taka. To idzie tutaj ziemniaki z marchewką. Raz. A dlaczego tym razem ziemniaki kroisz tak... Żeby szybciej się ugotowało się, bo oni będą w folii. W rybce to wszystko będzie ładniutko się upiekało w środku pod folią. I teraz daję to nasze wszystko, co tu mieliśmy. Szpinaczek. Лимонка и цитрины. Туда мы вытискаем еще сок. А czy to będzie szybki на... карп? На... Szybki карп фантастичный вигилийный. Ма быть так, szybki карп. Так, как завжди выглядит шлично, пенькне. Але пенькне пахнет. Ach, nie tak, to będzie. Ale jaka, głodna. Ale jakie ziemniaki będą mięciutkie z cebulką, ze szpinakiem, to będzie coś niesamowite. Zobaczycie. Nic nowego, jak zawsze, oliwę ze słoika. Troszeczkę tutaj poleję. Teraz robię tak. Troszeczkę limonki, cytrynki. Jeden płat. Tak. Jeden płat. Teraz ziemniaki, to wszystko, ta nasza masa pyszna idzie do środka. Drugi płat. Łososia, z której strony to było? Kurde, a to chyba tak było. Jakiego okay. Łososia? Przepraszam. Karpie, ja już tego łososia narobiłem się, także teraz muszę być karpik świąteczny.
na górę. Wykładam tutaj jeszcze. Teraz zawijam to wszystko ładniutko. Najpierw tak. Teraz tak. I teraz jeszcze od dołu. Tutaj jeszcze troszeczkę. Słabo to zawinięte, bo pora jest mała. Ale zrobimy jeszcze jedną warstwę. Dlaczego? No żeby ładnie to wszystko zamknęło się. I jeszcze raz. I jeszcze, ile tej folii trzeba? To ma być, całą folię zużyjesz, to ma być dobrze zawinięte, bo żeby to wszystko, te ziemniaczki, wszystko dobrze się upiekło nam. I ile minut? To godzinka na pewno nam zejdzie na to. Trzeba będzie poczekać, mama. Trzeba będzie poczekać. Dobra, mam nadzieję, że to dobrze nam się zapolowało. Teraz do piekarniczka. Godzina 6, 215 stopni. Zostawiamy i jak zawsze zapominamy, a później otworzymy, zobaczymy jak to wygląda. Może jeszcze dopieczemy, ale mi wydaje się, że ma być super i tak. Także sprawdzimy. Czy nasz czas się skończył, już godzinka minęła. Zabieramy to tutaj, o tak i o tu. Gorące! Gorące, strasznie gorące. Szybko otwieramy i patrzymy co my mamy. Ale karp pije, jo jo. Taki świąteczny karp wyszedł u nas. Ziemniak chce spróbować, ale czuło to. Ale pycha. Rybka u nas wyszła. My życzymy wszystkim spokojnych, wesołych świąt. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Zawsze udanej kolacji. Najlepszych śniadań. Najpiękniejszych przyjacieli obok siebie. I żeby wszystko u was było jak najlepiej. I jak najbardziej wszystkie wasze życzenia i marzenia się spełniały. A my będziemy jedliśmy tego zarąbistego, fantastycznego, świątecznego karpia. I dziękujemy wszystkim. Subskrybujcie, z łapki do góry i do zobaczenia.